Ekspert. Niemcy sprzedają broń na Bliski Wschód, ale odmawiają jej Ukrainie. Irlandzki ekspert. Niemcy sprzedają bronie na Bliski Wschód, ale odmawiają jej Ukrainie. Niemcy nie zgadzają się na sprzedaż defensywnej broni Ukrainie, mimo groźby rosyjskiej inwazji, lecz równocześnie sprzedają broń krajom Bliskiego Wschodu, co napędza tam konflikty. Zwrócił uwagę Andy Skolik, irlandzki konsultant i analityk w dziedzinie obronności. Niemcy są czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie. To napędza wojnę na Bliskim Wschodzie. Jednak Niemcy odmawiają sprzedaży systemów broni defensywnej na Ukrainę, ponieważ może to zdenerwować Rosję i wpłynąć na dostawy gazu, napisał skolik na Twitterze, zamieszczając grafiki pokazujące wartość niemieckiego eksportu broni, w tym do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Władze w Kijowie wielokrotnie zwracały się do Niemiec by wobec rosyjskiego zagrożenia zrezygnowały ze swojej polityki, by nie dostarczać broni na Ukrainę. Stanowisko Niemiec podtrzymała podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych w nowym rządzie Refenan Nalina Berbach. W połowie grudnia zeszłego roku ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow powiedział w rozmowie z Financial Times, że Niemcy w ostatnich miesiącach blokowały także prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii. Niemcy w ubiegłym roku sprzedali broń za prawie 10 miliardów euro. Poprzedni rząd Niemiec w 2021 roku zatwierdził eksport broni o wartości 9,35 miliardów euro. To więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Krajem numer jeden wśród kupujących był Egipt, informuje w środę telewizja Art. W 2020 rok Rząd federalny Niemiec, ówczesnej kanclerz Angeli Merkel wydał pozwolenia na eksport broni wart łącznie 5,82 miliardów, wynika ze wstępnych rocznych statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Technologii. Poprzednio najwyższą wartość zatwierdzony eksport broni osiągnął w 2019 roku i wyniósł 8,015 miliardów euro. Zdecydowanie największym odbiorcą niemieckiego sprzętu wojskowego w ubiegłym roku był Egipt, do którego trafił eksport o wartości 4,34 miliardów euro. Państwo to jest krytykowane za łamanie praw człowieka i zaangażowanie w konflikty w Jemenie i Libii. Za Egiptem plasowały się USA, Holandia, Singapur, Australia, Wielka Brytania i Korea Południowa. Nowy rząd federalny kanclerza Olafa Szkolza przewiduje restrykcyjne podejście do eksportu broni, podkreśliło ministerstwo, którym od grudnia kierują Zieloni. Specjalna komisja ma teraz opracować wytyczne dla ustawy o kontroli eksportu broni. Rząd chce wprowadzić nowe przepisy przed końcem tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w drugiej połowie roku będziemy mieli pierwszy projekt ustawy. Powiedział gazecie TAS sekretarz stanu do spraw gospodarczych Sven Giegold-Zieloni. W umowie koalicyjnej partie zgodziły się na zaostrzenie przepisów dotyczących eksportu uzbrojenia, zabiegali o to zwłaszcza Zieloni. Planowane nowe prawo powinno stworzyć restrykcyjną i jasną podstawę dla decyzji eksportowych, powiedział giegold pod koniec ubiegłego roku tygodnik Die Zeit zwrócił uwagę, że rząd Merkel i jej ówczesnego wicekanclerza Olafa Scholza tuż przed rozpoczęciem pracy przez nowy rząd zatwierdził sprzedaż trzech okrętów wojennych i 16 systemów obrony przeciwlotniczej. Jako ówczesny wicekanclerz i obecny szef rządu Scholz jest współodpowiedzialny za te decyzje, ocenia gazeta. Był członkiem Federalnej Rady Bezpieczeństwa obok Merkel i sześciu innych ministrów. W tej komisji gabinetowej zatwierdzono eksport fregat i systemów obrony koncernów Tysonkrap Marine System Sand Deal Defense.